Bardzo serdecznie. Sławomir Kordyjalik. Karolina Kamińska. Witamy z Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze, gdzie dziś odbędzie się pierwsza z naszych radiowych debat. Witamy słuchaczy Radia Zachód przed odbiornikami. Jesteśmy z Państwem także w formacie wideo na antenie Radia Zachód, portalu zachód.pl oraz newslubuski.pl. W Teatrze Lubuskim są z nami nie tylko kandydaci, ale także widzowie, którzy na żywo będą obserwować to spotkanie. Już 7 kwietnia wybierzemy m.in. radnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. To od Państwa zależeć będzie, kto będzie rządził regionem. Stawiając krzyżyk, wyborcy wybiorą także włodarzy, którzy pokierują obiema lubuskimi stolicami, Zieloną Górą i Gorzowem. Dzisiaj podczas debaty będziecie mieli Państwo okazję lepiej poznać kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Zaproszenie do udziału w naszym spotkaniu przyjęli Adam Chreszczyk, Komitet Wyborczy Wyborców, Adam Chreszczyk. Janusz Jasiński, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica. Grzegorz Maćkowiak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Pabierowski, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Janusz Kubicki, Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Kubicki. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do najważniejszej części naszego spotkania, przypomnijmy zasady udziału w debacie, z którymi wcześniej zapoznali się nasi uczestnicy. Tuż przed rozpoczęciem naszej transmisji kandydaci na prezydenta wzięli udział w losowaniu, które wskazało, w jakiej kolejności będą zabierać głos. Dyskusję rozpocznie autoprezentacja, na którą każdy z uczestników ma maksymalnie minutę. Dodam, że ostatnie 10 sekund będzie oznajmiał sygnał. A oto właśnie sygnał, jaki Państwo usłyszycie na koniec przyznanego Wam czasu. Tuż po tej części oddamy głos kandydatom, by w ciągu 1,5 minuty przedstawili swój pomysł na funkcjonowanie miasta w nowej kadencji. Kandydaci będą również mogli zadać pytanie swoim oponentom. Każdy może zadać tylko jedno pytanie wylosowanej osobie. Dzisiejsza debata składać się będzie także z serii pytań dotyczących gospodarki, spraw społecznych i szeroko rozumianej ekologii. Pytania w obrębie tych zagadnień formułowane będą w odniesieniu do miasta Zielona Góra. W ostatniej części kandydaci będą również odpowiadać na zagadnienia przygotowane przez dziennikarzy Radia Zachód. A zaczynamy od autoprezentacji. Przypomnijmy, każdy z kandydatów ma maksymalnie minutę. Rozpoczyna Adam Chreszczyk. Adam Chreszczyk, Komitet Wyborczy Wyborców. Adam Chreszczyk. Od kilku lat jestem społecznikiem, działam w interesie mieszkańców, pokazuję ich problemy na terenie miasta i startuję, żeby dać mieszkańcom możliwość wybrania kogoś całkowicie niezależnego, bezpartyjnego i niepowiązanego ani biznesowo, ani towarzysko z lokalnym tutaj układem. Więc zapraszam do głosowania na mnie. To tyle, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czas jeszcze pozostał, ale skoro jest taka możliwość, to poprosimy kolejnego kandydata. Pan Janusz Jasiński, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Janusz Jasiński, jestem zielonogórzaninem z urodzenia. Mam 54 lata, żonę, dwie wspaniałe córki, dwóch wnuków. Myślę, że w Zielonej Górze jestem znany, ale dla przypomnienia. Jestem wieloletnim przedsiębiorcą, pracuję od Zielonej Górze od 1993 roku. W tym czasie zrobiłem obrót w Zielonej Górze około 3 miliardów złotych. Zapłaciłem 140 milionów wynagrodzeń. Pomagałem także wielu innym instytucjom, między innymi klubom sportowym. Najlepiej jestem znany z Zastalu. Zastal utrzymywałem i dzięki mnie osiągnął największe sukcesy. Jestem także szefem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Mam przyjemność reprezentować jedyny konsulat na terenie Zielonej Góry. Jestem honorowym konsulem Republiki Słowenii. Ale chyba najważniejsze to to, co jest. Jestem człowiekiem zwykłym, prostym i zawsze będę chciał z Wami rozmawiać. Czas dobiegł końca. Pora, by głos zabrał Grzegorz Maćkowiak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Ma Pan minutę. Szanowni Państwo, urodziłem się w Zielonej Górze. Już 36 lat tutaj mieszkam. Myślę, że Zielona Góra dzisiaj potrzebuje nowego otwarcia i nowego spojrzenia na sprawy naszego miasta.
przekraczające jedną kadencję i taki właśnie program w tej kampanii prezentuję. Myślę, że jako doradca wojewody do spraw samorządu też poznałem te kulisy dotyczące funkcjonowania samorządu i też tego, że niezależnie od tego, kto rządzi, warto zawsze wspierać miasto, w którym się żyje i wspierać jego mieszkańców. To bardzo ważne, bo często zapominamy o tym w sporach politycznych i przerzucamy się często właśnie w takich niepotrzebnych wojnach, a myślę, że najważniejsze jest miasto, bo to ulica, to osiedle, to bezpieczeństwo nie powinno mieć żadnych barw politycznych i ja jako kandydat na prezydenta Zielonej Góry absolutnie to gwarantuję. Myślę, że dialog i porozumienie to będzie to, co chciałbym Państwu w tej ewentualnej prezydenturze wnieść, jeżeli oczywiście Państwo obdarzycie mnie swoim zaufaniem, na co bardzo liczę, bo po tych, myślę, że tysiącach rozmów, które już odbyłem, myślę, że ta energia i ten optymizm jest. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czas na kolejną prezentację. Pan Marcin Pabierowski, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska. Szanowni mieszkańcy, dzień dobry. Marcin Pabierowski, zielonogórzanin, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedsiębiorca. Radny od 2015 roku, członek Komisji Planowania Przestrzennego, Komisji Gospodarki. Doświadczenie w Radzie Miasta nabywałem na wielu funkcjach i wielu gremiach. Szanowni Państwo, co proponuję miastu? Przede wszystkim miasto wysłuchane, taki jest mój program. Miasto, które będzie odkłócone z instytucjami. Miasto sprawne w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Miasto, które stawia na opiekę senioralną, czyli budowa Centrum Opieki i Zdrowia dla Seniora 75+. Miasto z darmową komunikacją. Miasto z czynnym amfiteatrem, czyli miasto festiwalowe. Przede wszystkim, tak powiedziałem, miasto wysłuchane, czyli miasto z dobrymi inwestycjami w infrastrukturę drogową. Połatane drogi. Montaż oświetlenia. Miasto, które będzie przyjazne inwestorom, centrum obsługi inwestora. Miasto, gdzie ludzie będą chcieli mieszkać, chcieli żyć, gdzie będzie one przyjazne dla społeczeństwa. Przede wszystkim miasto wysłuchane. Czas powoli dobiega końca. Janusz Kubicki, Komitet Wyborczy Wyborców. Janusz Kubicki to ostatnia osoba, która zabierze głos. Kabelek mnie przytrzymał, ale mam całą minutę, więc myślę, że dam sobie radę. Na początku chciałbym pokłonić się wszystkim zielonogórzanom w pas i podziękować, bo przez wiele lat mam okazję kierować wspaniałym, dumnym miastem, Zieloną Górą. Jestem prezydentem i mam dokonać autoprezentacji. Myślę, że moją autoprezentacją jest to, co udało nam się wspólnie razem przez te lata zrobić. Kto z Państwa nie był w pięknym Zatoniu? Kto nie podziwiał nowego Parku Tysiąclecia i tężni, który tam powstała? Kto z Państwa nie był na CRS-ie, nie korzystał z akwaparku? Nie był na dziesiątku setki imprez sportowych, kulturalnych. 7 zapraszamy na kolejną. Mecz reprezentacji Polski będzie odbywał się w CRS-ie. Moi Państwo, kto z Was nie jechał obwodnicą południową? Myślę, że większość z nas wie i korzysta z tego. Myślę, że dzięki temu, że wspólnie razem robiliśmy to przez wiele lat, Zielona Góra jest pięknym i wspaniałym miastem, za co jeszcze raz Państwu dziękuję, że miałem szansę przez te lata pokazać, że możemy wspólnie razem zrobić dużo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za pierwszy etap naszego spotkania, którym była autoprezentacja. Szanowni Państwo, a teraz kolejna ważna informacja dotycząca czasu. To 1,5 minuty. Tyle właśnie mają kandydaci na zaprezentowanie swojego programu wyborczego. Podobnie jak poprzednio, owe 90 sekund odliczać będą zegary, a charakterystyczny, znany Państwu piker poinformuje debatujących o zakończeniu czasu na wypowiedź. I ponownie, jako pierwszy głos zabierze pan Adam Chreszczyk. Otóż mój program wyborczy, który uzgodniłem z moim komitetem, czyli z grupą osób, która mnie wsparła, dotyczy właśnie zorientowaniu pracy urzędników tak, żeby działali oni w interesie mieszkańców, a nie w interesie firm zewnętrznych. Czyli głównie stawiamy na to, żeby zadbać o to, żeby drogi w mieście były remontowane bez na przykład budowania jakichś dodatkowych obwodnic kolejnych, zadbać o budowę w końcu realnie wiaduktów na trasie północnej, która się stała trasą średnicową. Także zadbanie o opiekę zdrowotną, tak żeby duże miasto mogło, nie musiało jechać do jednego obiektu, tylko mieć te placówki na swoich dzielnicach. Także skupimy się na przyłączonym nowym mieście, bo niestety zostało potraktowane po macoszemu po ostatnim przyłączeniu.
Tak więc już czas się kończy. Podsumowując, działamy w interesie mieszkańców i realizujemy realne potrzeby bez propagandowych wodotrysków, tak jak to dzieje się do tej pory. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan Adam Chreszczyk, Komitet Wyborczy Wyborców. Adam Chreszczyk, kolejne półtorej minuty na zaprezentowanie swojego programu ma pan Janusz Jasiński, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica. Myślę, że te półtorej minuty to jest mało, żeby powiedzieć coś tak naprawdę, co w Zielonej Górze trzeba zrobić, więc ja się skupię na tym, co jest najważniejsze. Myślę, że to, co wszyscy czujemy po 18 latach rządzenia przez pana prezydenta Kubickiego, to czujemy się kompletnie, ale porzuceni. Ja bym to porównał tak do takiej rodziny, w której jest ojciec, matka, są dzieci. Natomiast ojciec się cały czas bawi, ojciec kupuje sobie drogie zabawki, natomiast dzieci nie słucha dzieci i z nimi nie rozmawia. Myślę, że trzeba wrócić dialog do Zielonej Góry. I od tego trzeba zacząć. Nie może być tak, że tutaj jest cały czas na konflikcie budowana cała narracja. Myślę, że trzeba skończyć z poniżaniem ludzi, z niszczeniem ludzi, z budowaniem na własnych sukcesów na czyjejś krzywdzie. Myślę, że co jest bardzo ważne, w takim krótkim skrócie, LSG, czyli ludzie, gospodarka i dialog. Te trzy rzeczy, które są dzisiaj najważniejsze. Myślę, że gospodarka jest na samym końcu i pieniądze są na samym końcu, bo na najważniejszy dzisiaj tak naprawdę jest człowiek. A w tym systemie o człowieku zapomnieliśmy. I sądzę, że na dzień dzisiejszy pierwszą rzeczą, którą zrobię, jeżeli zostanę prezydentem, to zbudujemy Radę Miasta, która będzie współrządzić, a nie przegłosowywać się jeden drugiego. Dziękuję. Za nami dwie prezentacje programowe. Janusz Jasiński, a teraz głos zabierze Grzegorz Maćkowiak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Ma pan półtorej minuty. W kwestii gospodarki myślę, że dzisiaj Zielona Góra potrzebuje ambitnego rozwoju, takiego, który przekracza jedną kadencję. Bo myślę, że rozwinęliśmy się dobrze, to także dzięki środkom, które przeznaczył rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach Polskiego Ładu, ponad miliard złotych napłynął do Zielonej Góry. Ale dzisiaj potrzebujemy myślenia właśnie przekraczającego jedną kadencję, takiego, które stworzy z naszego miasta metropolię i które będzie ścigać Poznań i Wrocław. Mamy do tego prawo, jesteśmy w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o skomunikowanie, ale także dobrym, jeżeli chodzi o mieszkańców i społeczeństwo. Dobrze wykształcone ludzi, dobry uniwersytet, z którym trzeba nawiązać jeszcze ściślejszą współpracę. Żeby to wszystko osiągnąć, potrzebujemy zmienić model gospodarczy. Myślę, że nowe strefy inwestycyjne powinny być obsługiwane przez specjalny zespół do spraw pozyskiwania inwestorów z branż przyszłości. Ja wiem, że to trudne, ale właśnie tylko ambicja w takim mieście 140-tysięcznym z aspiracjami może pchać kogoś do bycia prezydentem Zielonej Góry. To branże, New Space, półprzewodniki, komputery kwantowe, szeroko rozumiana telekomunikacja, także inne. To będzie trudne, ale myślę, że jeżeli mi zaufacie, postaram się to zrobić. Nie wiem, czy uda mi się w jednej kadencji, ale będziecie mogli mnie z tego na pewno po 5 latach rozliczyć. Współpraca z Radą Miasta jest bardzo ważna, dlatego że Rada Miasta to 25 ludzi, którzy reprezentują całe miasto. Z nimi trzeba rozmawiać i współpracować. Na pewno nie z nimi walczyć. To myślę, że błąd, ale prezydentura dialogu, otwartości, myślę, że to spowoduje, że będziemy mieli nową szansę na nową erę w Zielonej Górze. W ten oto sposób swoje półtorej minuty wypełnił pan Grzegorz Maćkowiak z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Kolejna prezentacja swoich pomysłów, pan Marcin Pabierowski, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, półtorej minuty również. Szanowni mieszkańcy, szanowni państwo, czas na zmiany to jedno z moich haseł, natomiast drugim filarem to jest Zielona Góra na 100%. To jest wykorzystanie w 100% potencjału Zielonogórzan, lokalizacyjnego, społecznego, gospodarczego. Na to stawiam. Przede wszystkim na miasto odpowiedzialne, które potrafi reagować w sytuacjach kryzysowych. Nie może być takiej sytuacji jak przylepie, gdzie odpady toksyczne płoną. Nie może być słabej pomocy dla przedsiębiorców w czasie koronawirusa. Miasto musi być odpowiedzialne. To jest jakby priorytet mój. Kwestia druga to jest kwestia inwestycji. To są inwestycje w wiadukty, w dziurawe drogi. To należy poprawić. Inwestycje w opiekę senioralną, budowa DPS-ów, budowa hospicjum, budowa Centrum Opieki Seniora 75+. Jest program rządowy, należy to zgłosić i tę inwestycję zrealizować.
Miasto Zielonogóra, które proponuje, to przede wszystkim miasto zielone. To rewitalizacja Parku Piastowskiego, to jest rewitalizacja Parku Zacisze, to jest budowa Odravelo, wykorzystanie potencjału turystycznego, rzeki, do której miasto ma dostęp. To przede wszystkim otwarcie na inwestora, to przede wszystkim dobre plany miejscowe, to dobre zaplanowanie miasta w oparciu o instytucję architekta miasta, którego powołam. To miasto, które jest otwarte na młodych, gdzie będą realizowane szkoły, nie 1-3, a 1-8, czyli kompleksowe zagospodarowanie edukacji, kwestia żłobki, przedszkola, kwestia senioralna, tak jak mówiłem, opieka wytchnieniowa, krótkoterminowa, długoterminowa. Tego brakuje w Zielonej Górze i na to stawiam. Ostatnim elementem to jest sport dzieci i młodzieży. Sport kwalifikowany, powrót do stypendiów sportowych oraz to, co dla mnie w sercu najważniejsze, czyli rewitalizacja amfiteatru. Miasto festiwalowe, Zielona Góra na 100%. Za Państwem prezentacja Marcina Pabierowskiego, a przed nami Janusz Kubicki. Moi Państwo, kochani zielonogórzanie, czy można się nie zgodzić z tym, co oni powiedzieli? No, kto z nas nie chce być piękny, młody i bogaty? Kto nie chce, żeby były żłobki, szkoły, przedszkola, drogi? Wiecie, co jest ważne w polityce? W polityce ważna jest skuteczność. Ile chcecie obietnic? 100, 200, 300, 400? Ja obiecuję i słowa dotrzymuję. Obiecałem połączyć miasto z gminą? Połączyłem. Zrobiliśmy to jako jedyni w Polsce. Nikt tego więcej nie dokonał. Obiecałem strefy w Kisielinie? Pojedźcie zobaczyć. Ile tam jest zakładów? Ile tysięcy osób tam znalazło zatrudnienie? Pamiętacie miasto sprzed kilkunastu lat? Miasto rzucone na kolana? Patrzyliśmy z zazdrością na Gorzów, na Nową Sól, na Międzyrzecz. A gdzie jesteśmy dzisiaj? Po tych kilkunastu latach Zielona Góra jest w ekstralidze polskich miast. To dzięki skutecznemu działaniu. Nie chcę obiecywać, bo to, co obiecuję, zawsze zrealizuję i słowa dotrzymam. Ważne są drogi, oczywiście. Ważne są wodnice, ale ważne są również te drogi lokalne. Ważne są mieszkania, ważne są żłobki, ważny jest rozwój sportu i w każdej z tych dziedzin będą inwestycje. Mogę to obiecać, bo zawsze, jak obiecuję, to słowa dotrzymuję. To jest moim zdaniem ważne w polityce. Nie obietnice, nie programy na wyrost, tylko realne działanie. Możecie być pewni, że to, co powiedziałem, stanie się. Paweł Janusz Kubicki, Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Kubicki. Nasza debata radiowa jest szansą, by poznać nie tylko plany wyborcze kandydatów na prezydenta Zielonej Góry, ale także okazją, by pytania kontrkandydatom zadali sami uczestnicy debaty. Przypomnijmy zasady. Każda osoba może zadać tylko jedno pytanie jednemu kontrkandydatowi. O tym, kto kogo będzie pytał, zadecydowało losowanie tuż przed programem. Prosimy o przestrzeganie limitów czasowych. Osoba zadająca pytanie ma maksymalnie 30 sekund. Po tym czasie adresat pytania ma dokładnie minutę na odpowiedź. Na koniec głos oddajemy pierwszej osobie, która ma dokładnie 30 sekund na ewentualną ripostę. Jak już Państwo słyszeli, losowanie ustaliło, kto komu będzie zadawał pytanie. Rozpoczniemy od pana Adama Chreszczyka, który wylosował numer 4, a więc zada pytanie panu Marcinowi Pabierowskiemu. 30 sekund, panie Adamie. Mam pytanie odnośnie przedłużania trasy aglomeracyjnej. Brałem udział we wszystkich konsultacjach i ta droga niestety spotkała się z dużym sprzeciwem mieszkańców. Wprowadzi duży natłok samochodów, szczególnie do Zacisza i nie jest to w interesie mieszkańców. A osiedle Leśny Dwór można skomunikować o wiele lepiej. I pytanie, czy będzie pan kontynuował tą inwestycję, czy odważy się ją zatrzymać? Odpowiada pan Marcin Pabierowski i ma na to minutę. Trasę aglomeracyjną należy przede wszystkim przeprojektować. Nie może ona przebiegać przy blokach, przy balkonach mieszkańców. W pierwotnym przebiegu ona była odsunięta od osiedla Zacisze do ulicy Zjednoczenia przebiegała. Dzisiaj prezydent Kubicki zmienił tą przebieg tej trasy. Wchodzi ona w rondo Haliny Lubicz, co jest krzywdzące dla mieszkańców. W mojej ocenie należy tą inwestycję wstrzymać, przeprojektować i trasę poprowadzić do ulicy Zjednoczenia, wykonać tam wiadukt, wykonać tam rondo, aby ta komunikacja była płynna.
Ta część miasta musi być skomunikowana, ale nie kosztem mieszkańców. Przede wszystkim błędy w mieście to jest chaos i brak planowania przestrzennego, brak architekta miasta. Inwestycje są bardzo, bardzo prywatne ze strony prezydenta, nie są uzgadniane z mieszkańcami. Konsultacje są prowadzone fasadowo i to widać. Widać protesty, widać wycinane parki, widać park Smoczy, które były wycięte, gdzie są lokalizowane tam bloki. To więc należy poprawić planowanie miasta, przede wszystkim powołać architekta miasta i rzetelnie konsultować inwestycje z mieszkańcami. Dziękujemy bardzo. Panie Adamie, teraz panu przysługuje 30 sekund na ripostę. Okay. Trasa aglomeracyjna jest pomysłem z dawnych lat, gdzie miasto wyglądało całkiem inaczej. W tym rejonie miasta mamy teraz czteropasmową Aleję Zjednoczenia i do niej należy dołączyć ewentualne drogi. Wspomniane osiedle Leśny Dwór najlepiej skomunikować z zachodnią częścią trasy północnej bez ingerencji w okolice Zacisza i tego zielonego klinu, który tam jest. Dziękuję. Takie jest moje zdanie. Dziękujemy bardzo. Teraz pan Janusz Jasiński będzie zadawał pytanie Januszowi Kubickiemu. Panie prezydencie, przede wszystkim chciałem podziękować, że zaszczycił nas pan swoją obecnością. Ostatnio pan nie miał czasu. Myślę, że zadam panu pytanie takie z serca. Jest pan pracodawcą, jednym z największych w Zielonej Górze. Około 6 tysięcy ludzi w pewien sposób panu podlega. Od wielu lat toczy pan spór zbiorowy ze związkami zawodowymi. Nie jest pan uważany za najgorszy samorząd, jeżeli chodzi o kontakt. Jak pan ma zamiar rozmawiać ze swoimi pracownikami i żeby uzdrowić tę sytuację? Szanowni państwo, gdyby rządzenie polegało na tym, że podejmuje się tylko łatwe i proste decyzje, to każdy by chciał. Tylko problem polega na tym, że rządząc trzeba robić to w sposób mądry, wyważony i przewidywalny. Czy ktoś z nas nie chciałby podnieść wynagrodzeń pracownikom miejskim, niech podniesie rękę? Nie znajdziemy takiej osoby. Tylko to nie jest problem, jak podnieść te wynagrodzenia, tylko problem polega na tym, jak zbilansować funkcjonowanie miasta. W związku z tym oczekiwania pracowników zawsze są duże. Bo generalnie Polacy zarabiają za mało i to wszyscy dobrze o tym wiemy. To jest największa bolączka, jaka jest przed nami. My musimy zacząć wreszcie zarabiać tak, jak na Zachodzie. Ale tego nie dokonam sam jeden. To są kwestia zmian, które są niezbędne w skali całego kraju. Rozmawiam ze związkowcami. Rozmawiam z wszystkimi, bo uważam, że trzeba rozmawiać. Natomiast podejmuję decyzje. Nie zawsze będą one się wszystkim podobać. Ale jeszcze się w życiu taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Więc będę podejmował czasami kontrowersyjne decyzje, bo one są niezbędne. Jak budowa drogi przez park. Kto z niej nie korzysta? Panie prezydencie, czas minął. Dziękuję. Dziękuję. Riposta, Janusz Jasiński. Panie prezydencie, pan dalej nic nie zrozumiał. Wszystko to pan zrobił swoimi rękoma za swoje pieniądze. Sądzę, że musi pan zacząć rozmawiać z ludźmi, nie ze swoim klanem, który pana otacza w urzędzie i pana całkowicie eliminuje z normalnego życia. Myślę, że tak jak myśmy rozmawiali ze związką, tam nie ma żadnych rozmowy. I wie pan co, i to nie chodzi o pieniądze. To chodzi o zwykły szacunek w rozmowie. To chodzi o to, żeby był dialog, żeby pan nie rzucał komputerami na spotkaniach, nie wychodził ze spotkań, albo żeby z nimi cokolwiek uzgodnił. To chodzi o zwykły szacunek do swoich pracowników. Dziękujemy bardzo. Kolejnym kandydatem, który zadaje pytanie, będzie pan Grzegorz Maćkowiak z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. 30 sekund, proszę. Panu Adamowi Chreszczykowi, tak. Szanowni państwo, będę musiał kontynuować ten wątek, bo rzeczywiście sprawa pracowników miejskich, pamiętajmy, to nie tylko urzędnicy, to także pracownicy żłobków i przedszkoli, bardzo ważnych instytucji, które mają dzisiaj kontakt z dziećmi. Rozmowa o płacach, ale też o godnych warunkach pracy jest absolutnie kluczowa. Dlatego pytanie brzmi tak. Jeżeli wydajemy pieniądze na różnego rodzaju promocyjne działania, promujące kilkanaście osób w mieście i to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, a jednocześnie nie mamy pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń, to jak to zmienić i przede wszystkim jak w tą stronę pójść, żeby ten dialog był lepszy? Pan Adam Chreszczyk, minuta. Myślę, że jeżeli chodzi o zarobki, no to właśnie to jest to, co pan wspomniał, że powinniśmy przestać zasilać pieniędzmi ludzi, powiedzmy z otoczenia pana prezydenta, tak jak to się teraz dzieje, różne stowarzyszenia, tylko skierować środki po prostu na lepsze funkcjonowanie i lepsze zarobki dla pracowników urzędu. Dodatkowo trzeba też, myślę, że zrestrukturyzować pracę urzędów i innych spółek miejskich, bo widzimy na przykład teraz, co robi ZGK, na przykład
Ja jeżdżę rowerem codziennie do pracy i zimą, na początku grudnia też jeździłem. Nie było w ogóle odśnieżonych ścieżek rowerowych, ani chodników, a tymczasem pracownicy ZGK przygotowywali światełka w Zatoniu. Więc no, trzeba zmienić po prostu, żeby urzędnicy i pracownicy spółek miejskich wykonywali potrzebną pracę, a nie propagandę. Dziękuję bardzo. Czas minął, no i czas na ripostę. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli rozmawiamy o tak newralgicznej sprawie jak wzrost wynagrodzeń, to w momencie, w którym mieliśmy podwyższoną inflację, nie wolno było tego procesu przeciągać. Oczywiście budżet nie jest z gumy i trzeba sobie zdawać z tego zawsze sprawę, ale nie wolno było tych negocjacji przeciągać, bo każdy miesiąc oznaczał, że w budżetach domowych właśnie pracowników miejskich, to 6 tysięcy ludzi, o których rozmawiamy, była pewna wyrwa i należało tutaj z empatią do tego podejść. Jako prezydent Zielonej Góry, jeżeli Państwo obdarzycie mnie swoim zaufaniem, zawsze będę dążył do tego, żeby jak najszybciej taką sprawę rozwiązać. Dziękujemy. I teraz czas na pytanie pana Marcina Pabierowskiego, a zadaję Grzegorzowi Maćkowiakowi. Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, bo mówi pan o aglomeracji, o mieście 200-tysięcznym, a rządząc w koalicji pana formacja z prezydentem Kubickim na razie doprowadzi do tego, że wycinacie parki, park Smoczy, że zmniejszacie nakłady na drogi wewnętrzne w 2021 roku z 21 milionów do 7 milionów dzisiaj, gdzie nie wprowadziliście architekta miasta, gdzie są nietransparentne przetargi. Proszę powiedzieć, jak pan chce ożywić gospodarkę, skoro głosujecie razem z prezydentem Kubickim za podwyższaniem podatków dla zielonogórskich przedsiębiorców? Jaki jest pana pomysł na tą aglomerację? I czas na odpowiedź. Minuta. No właśnie, chciałbym właśnie tego uniknąć, żeby właśnie te przepychanki, ta wojna, którą między Platforma Obywatelska z panem prezydentem Kubicki toczą w naszym mieście, właśnie żeby jej dzisiaj nie było. Bo myślę, że czas na nowe rozwiązanie, na całkowicie nowe podejście do spraw miasta. Musimy wyjść z tego właśnie takiego niepotrzebnego sporu, który dzisiaj niszczy i wyniszcza tak naprawdę naszą debatę publiczną. Mówię o metropolii nie dlatego, że to jest łatwe i przyjemne, tylko dlatego, że jeżeli będziemy mieli ambicje, jeżeli powołamy specjalny zespół, jeżeli razem ponad podziałami politycznymi stworzymy pewien klimat do tego, żeby miasto Zielona Góra była marką, która przyciąga inwestycje, to będziemy mieli też duże podatki, a za to zrealizujemy różnego rodzaju ambicje. Oczywiście nie wszystkie decyzje, które były podjęte w Radzie Miejskiej w ostatniej kadencji, były dobre. Ja w swoim programie wyborczym mówię wyraźnie, należy obniżyć podatek od nieruchomości o 15% i przywrócić poprzednią stawkę, dlatego że to się zwróci miastu. Wróci się w postaci nowych inwestycji, nowych miejsc pracy i przede wszystkim dobrego klimatu dla inwestycji. Dziękuję. I 30 sekund na ripostę. Marcin Pabierowski. No nie powiedziałbym na moje pytanie niestety. Pana formacja podnosiła podatki, a pan powie, co trzeba zrobić. Przede wszystkim trzeba powołać architekta miasta. Przede wszystkim trzeba zaplanować dobrze miasto Zielona Góra. Należy dbać o przedsiębiorców, prowadzić ich za rękę. Należy być transparentnym, należy być otwartym. Miasto musi być skuteczne w pozyskiwaniu inwestorów i wprowadzać dobre rozwiązania. Powinno być też wiarygodne, powinno też ochraniać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, czego tak naprawdę nie robiło w mojej ocenie. Ja proponuję miasto zielone, miasto otwarte dla mieszkańców, miasto, które będzie zwrócone w stronę przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. I jeszcze pan Janusz Kubicki, Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Kubicki zadaje pytanie panu Januszowi Jasińskiemu. Ja mam proste pytanie, choć myślę, że nie ma na niej prostej odpowiedzi. Polska zmaga się z kryzysem migracji. Mamy dużą ilość uchodźców. Lewica chce otworzyć jeszcze bardziej granice na uchodźców nie tylko ze wschodu, ale również z Afryki. Czy jest pan za tym, żeby wpuścić, tak jak Lewica mówi, uchodźców z całego świata? I czy jest pan za tym, żeby dalej finansować, z czym ja się już nie do końca zgadzam, utrzymywanie uchodźców z Ukrainy? Czy nie wysłać ich jednak do pracy? Dziękujemy panie Januszu Jasiński, bo obaj panowie są Januszami. Minuta. Panie prezydencie, tak naprawdę nie wiem, jakie pan ma poglądy, bo już pan przez swoją kadencję był i w Lewicy, i w Platformie, a teraz flirtował pan z PiS-em, więc powiem jako Janusz Jasiński, a nie przedstawiciel Lewicy, bo takim się nie czuję. Jako mieszkaniec Zielonej Góry. Powiem, że nam są potrzebni fachowcy i powinniśmy skorzystać z tego, co jest dobre, w tym, co jest złe. Bo wojna na Ukrainie to jest coś strasznego. Wojny w innych krajach są też straszne. Natomiast my jako Polacy, tak samo jak inne kraje w Europie, potrzebujemy rąk do pracy. I powinniśmy stworzyć warunki do tego, żeby robić absorpcję pracowników i fachowców.
Dzisiaj potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy, nie wiem, stomatologów, potrzebujemy wszystkich, praktycznie rzecz biorąc, zawodów i dla tych ludzi trzeba stworzyć pewien system. Ja myślę, że panie prezydencie, zamiast budować następne dziwne rzeczy, dowiedziałbym się, jak to rozwiązują w Gdańsku, bo tam opracowano program, w jaki sposób mądry ściągać wykształconych imigrantów do miasta Gdańska. Dziękujemy. Pan Janusz Kubicki, Riposta, 30 sekund. Kochani mieszkańcy, jeżeli obdarzycie mnie swoim zaufaniem, na pewno nie będzie tak, jak wygląda to na Zachodzie, gdzie oni boją się uchodźców. Boją się wyjść z domów i to jest realne zagrożenie. Zobaczcie, jak to wygląda we Francji. Więc uważam, że Polska musi wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego. Uważam również, że ci, którzy przyjechali z Ukrainy, wojna to jest coś strasznego. Ale to, że ich przyjęliśmy, nie oznacza, że nie możemy od nich wymagać jednej prostej rzeczy. Zacznijcie pracować. Nie oczekujcie, że będziemy was tylko i wyłącznie utrzymywać. Wielu z nich pracuje. I dziękujemy bardzo. Za to im chwała. Ale pozostali też muszą to zacząć robić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kolejna część naszej debaty za nami. Zielona Góra, jedno z największych miast w regionie, stoi przed wieloma wyzwaniami. Gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi. Właśnie tym zagadnieniom poświęciliśmy kolejny blok pytań. Nasi dziennikarze przygotowali 26 dokładnie pytań dotyczących planów inwestycyjnych, opieki senioralnej, szeroko rozumianej komunikacji oraz działań mających na celu ochronę środowiska. Pytania zadawane są uczestnikom losowo po podaniu przez kandydata numeru zagadnienia. Tak jak w przypadku poprzednich bloków, czas na wypowiedź to 60 sekund. Odwróćmy w tej chwili kolejność zadawania pytań i odpowiedzi. Jako pierwszy głos zabierze Janusz Kubicki. Który numer pytania od 1 do 26? Poproszę numer 1. Czy pana zdaniem należy rozszerzyć strefę ruchu pieszego o kolejne ulice w centrum Zielonej Góry? Moi państwo, czy należy rozszerzyć strefę? Moim zdaniem należy zadbać o bezpieczeństwo. Zwróćcie uwagę, wprowadziliśmy zapory na deptaku. Po co? Bo piesi na deptaku chcą się czuć bezpiecznie. I uważam, że warto myśleć, jak rozszerzać deptak, aby on jeszcze był piękniejszym miejscem. Wszyscy mówią, że deptak umiera. Moi państwo, nie, deptak nie umiera. Wystarczy, że zaświeci słońce, na deptaku są setki, tysiące osób. Uważam, że powinniśmy robić wszystko, żebyśmy w mniejszym stopniu korzystali z własnego transportu, ale przesiedli się na komunikację miejską, gdzie jesteśmy liderem nie tylko w Polsce, ale już na świecie, jeżeli chodzi o elektromobilność, o autobusy. Kupujemy nowe, mniejsze i będziemy poszerzać. I warto o tym myśleć, żebyśmy więcej chodzili, mniej jeździli. Wiem, że jesteśmy bardzo wygodni. Najchętniej to byśmy zaparkowali nie pod sklepem, ale wjechali samochodem do sklepu. Zmieniajmy te nawyki. Prezydent Janusz Kubicki, dziękujemy serdecznie. Marcin Pabierowski. Pani który Marcinie? Numer pytania? Numer 5. Jak miasto powinno wykorzystać fakt, że leży nad Odrą? No dokładnie to pytanie się wpisuje w mój program. Jest w nim tak zwana rekreacja rowerowa, czyli ścieżka Odra Velo. To się wpisuje w program Krajowego Planu Odbudowy, czyli Blue Velo. To jest jakby wykorzystanie środków i potencjału finansowego europejskiego. Miasto o tym nie pamięta. Ja to skutecznie przeanalizowałem ostatnio nawet z ministrem Protasem do spraw funduszy europejskich. Są na to fundusze, należy opracować projekt, po prostu projekt oraz wykonać przetarg, aby udostępnić tereny zielone, udostępnić tereny rekreacyjne właśnie przy rzece. Miasto musi być otwarte do rzeki. To jest też kwestia odpowiedniego planu zagospodarowania. Musimy mieć pomysł na rzekę, czy planujemy tam inwestycje w usługi, czy planujemy tam inwestycje w mieszkalnictwo. Połączenie dobre i skuteczne ścieżką rowerową z Oderwaldem, z częścią historyczną miasta Zielona Góra. Kwestie ścieżek naukowych, ścieżek dydaktycznych, miejsc rekreacji. Tego dzisiaj nie ma i na to stawiam. Należy wykorzystać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Mam to uzgodnione z ministrem. Jeśli państwo mi zaufają, skutecznie to zrealizuję. Dziękujemy pięknie. Kolejna wypowiedź, pan Grzegorz Maćkowiak. Numer pytania, numer proszę. 12. 12? 12. Jak miasto powinno wspierać uchodźców wojennych, a więc czy bezpłatna komunikacja, czy darmowe przedszkola i tego typu pomysły?
Szanowni Państwo, wielka tragedia wydarzyła się podczas i trwa cały czas dzisiaj na Ukrainie podczas tej wojny i Polska, ale też Zielona Góra z wielkim sercem podeszła do wszystkich, którzy potrzebowali wtedy pomocy. Ale dzisiaj jest czas, żeby powiedzieć tak. Musimy stworzyć model, w którym uchodźcy czy osoby, które właśnie uciekają przed wojną, ale właśnie o takich musimy rozmawiać, miały szansę pracować przede wszystkim w Zielonej Górze. To, o czym tutaj Państwo zadaliście w pytaniu, to są dodatkowe rzeczy, ulgi, zachęty, ale myślę, że przede wszystkim trzeba pracować. Te osoby muszą mieć szansę się tutaj rozwijać, ale trzeba pamiętać, podatki, z których utrzymujemy się wszyscy, muszą być dla wszystkich i muszą rozwijać nasze miasto od strony komunikacyjnej, od strony osiedli, od strony dróg, chodników czy parkingów. Więc oczywiście Zielona Góra powinna być miastem otwartym, ale na pewno nie będzie zgody, na pewno moje, jeżeli Państwo obdarzycie mnie swoim zaufaniem, żeby tutaj w mieście Zielona Góra czy lub też w pobliżu relokować jakichkolwiek nielegalnych imigrantów, bo o takich też trzeba rozmawiać. Czas minął. Dziękujemy bardzo. Numer pytania w tej chwili losuje pan Janusz Jasiński, który numer? 8. Jak wykorzystać niezagospodarowane kompleksy leśne w mieście? Myślę, że miasto Zielona Góra, wszyscy wiemy, jest dzisiaj większe od Poznania. W 15 roku wszystkimi siłami, sądzę, że wtedy byliśmy jedną drużyną, połączyliśmy miasto z gminą. Natomiast do dzisiaj to jest tak, że miasto zyskało, gmina czuje się wykorzystana. Wiemy, że tych obszarów leśnych mamy bardzo dużo i sądzę, że to nie jest nasza słaba strona, tylko silna strona, jeżeli potrafimy oczywiście ją wykorzystać. Sądzę, że powinniśmy usiąść i zaplanować rozwój tak zwanej dużej aglomeracji zielonogórskiej i przewidzieć osiedla, różnego rodzaju zakątki, gdzie będzie się budowało mieszkalnictwo niskie, czyli jednorodzinne, właśnie wykorzystając pewne bariery lasów. Następna kwestia to jest tak, że trzeba objąć ochroną część lasów najbardziej żywotnych dla mieszkańców, tak żeby one nie podlegały pod taką zwykłą gospodarkę leśną, jak to dzisiaj ma miejsce. Czas minął. Dziękujemy. I kolejne pytanie. Pan Adam Chreszczyk, który numer pan sobie życzy? 23. Pytanie 23 dotyczy domu towarowego Centrum. Jakie działania powinno podjąć miasto w celu zmiany wizerunku i ewentualnie przeznaczenia tego obiektu? To trudne pytanie, bo jest to dom towarowy Centrum jest w posiadaniu, z tego co wiem, prywatnych właścicieli. Jest to jeden z wielu pustostanów w mieście. I moim zdaniem to, co powiedział pan prezydent obecny, powiększanie deptaka i zmniejszanie dostępu samochodów do centrum spowoduje, że takich pustostanów będzie jeszcze więcej. Dlatego w planie mojego komitetu jest zwiększenie liczby parkingowych w centrum, przyjrzenie się strefie płatnego parkowania, czy ona rzeczywiście przynosi jakiś pozytywny skutek poza kilkoma milionami do budżetu, które są tak jakby dodatkową daniną dla mieszkańców, a tak naprawdę odstrasza ludzi od przyjazdu do centrum, na czym cierpią przedsiębiorcy w mieście. Dlatego, jeżeli chodzi o takie pustostany, no to to jest to, co w moim programie, czyli zwiększenie dostępności do centrum bez zmuszania ludzi do korzystania z transportu zbiorowego. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy pierwszą turę pytań. Kolejne pytania rotacyjne. Tym razem po raz jako pierwszy głos zabierze Marcin Pabierowski. Jaki numer? 7. Jak miasto powinno troszczyć się o starzejących się mieszkańców? Kolejne pytanie, które się idealnie wpisuje w program, który przygotowała Koalicja Obywatelska. Przede wszystkim inwestycje w Centrum Opieki i Zdrowia Senioralnego 75+. Umiejętność skorzystania ze środków centralnych, czego dzisiejszy prezydent nie potrafił zrobić, nawet nie złożył wniosku w styczniu, a program funkcjonuje, ja to zrobię. To jest przede wszystkim inwestycje w opiekę wytchnieniową, w opiekę długoterminową. Tego dzisiaj w Zielonej Górze brakuje. Brakuje dostępu właśnie do tego typu usług. Kwestia inwestycji w DPS-y. Mamy tylko 2 DPS-y. Mamy tylko 1 hospicjum onkologiczne. Tego jest za mało. Potrzeby mieszkańców wymagają realizacji tych inwestycji.
Dodatkowo jeszcze ważną kwestią w mieście są kluby seniora. Dzisiaj klub między innymi Relax cierpi na to, że nie jest dofinansowany przez miasto. Nie ma tego wsparcia. Kluby seniora powinny być realizowane i powinny być w każdej dzielnicy. To będzie zdecentralizowana usługa dla mieszkańców. Utrzymanie roczne klubu seniora to jest 16 tysięcy złotych. Dzisiaj miasto powinno inwestować w tego typu właśnie działania i ja się zobowiązuję takie programy rzetelnie wprowadzać w mieście. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie zadaje pan Grzegorz Maćkowiak. Numer 16. 16. Czy forma i realizacja budżetu obywatelskiego w mieście przyczynia się do aktywności lokalnych stowarzyszeń? Budżet obywatelski to bardzo dobry pomysł i myślę, że doskonale sprawdził się w Zielonej Górze. Sam wielokrotnie mówiłem o tym, że trzeba zwiększyć fundusze na jego, żeby mieszkańcy i stowarzyszenia i organizacje miały więcej pieniędzy na realizację swoich marzeń, swoich celów, które gdzieś tam na zawsze na osiedlach się pojawiają, czy też w dzielnicach miasta. Także oczywiście budżet obywatelski powinien być zwiększany, dofinansowanie ze strony miasta powinno być zwiększane. Oczywiście jasne i czytelne kryteria, ale na dłużej niż rok. Myślę, że warto by było stworzyć takie stabilne kryteria, które będą przewidywalne dla wszystkich. Wszyscy, którzy będą chcieli zaangażować się w ten budżet partycypacyjny, będą mieli szansę też planować sobie różnego rodzaju inwestycje właśnie z dużym wyprzedzeniem. Nie chciałbym tylko, żeby budżet obywatelski był wykorzystywany do realizacji zadań, które i tak miasto powinno robić, jak chociażby kwestie dróg, czy też innych rzeczy. Nie zawsze się to dzieje, nie o tym mówię, ale myślę, że to nie ten cel. Ale budżet obywatelski jak najbardziej, więcej na to pieniędzy, więcej konsultacji, więcej rozmów z mieszkańcami. Bardzo dziękujemy. I teraz pytanie z naszej puli. Losuje pan Janusz Jasiński. Który numer? 9. Czy system monitoringu miejskiego powinien być rozwijany według pana? Na pewno inwestycji w mieście jest bardzo, bardzo dużo. Ja myślę, że tak, trzeba rozwijać monitoring i inne rzeczy. Natomiast sądzę, że to jest za krótka odpowiedź na ten czas, który mam. Ja myślę, że tak naprawdę w mieście pan prezydent Kubicki zrobił bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo dobrych rzeczy. Ja bym powiedział, w ogóle się nie czepiam. Każdy miał pomysł, miał swoje lata, zrobił to, co uważał, radni to poparli. Natomiast mi brakuje w mieście, to co powiedziałem wcześniej, rozmowy z tym, co my potrzebujemy, mieszkańcy. Tego nie ma. Zrozummy, my niestety na Radzie Miasta nie rozmawiamy. To jest przegłosowywanie albo gorzej, kupowanie głosów. Kupowanie 3 radnych w tej kadencji to był skandal. I to jest tak, teraz 2 komitety wyborcze, następny skandal. To są wszystko działania, które mają tak naprawdę nas wszystkich oszukać. My jesteśmy suwerenem, a prezydent miasta jest naszym pracownikiem. I jeżeli nim zostanę, to na pewno nim będę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kolejne pytanie zadaje pan Adam Chreszczyk, ale najpierw... 13. 13. Jak według pana powinno wyglądać finansowanie i utrzymanie kąpieliska H2 Ochla? No to jest duży problem, bo kąpielisko kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Powiększyło dług miasta, który wynosi już chyba 650 milionów złotych około. Więc to na pewno będzie, ta inwestycja będzie deficytowa. Więc finansowanie czegoś takiego, co i tak będzie czynne, wiadomo, być może dwa miesiące w roku, no to będzie dobrze. Teraz planowana jest kolejna inwestycja, żeby zwiększyć ruch tak jakby w tym miejscu, czyli budowa lodowiska, co może dołoży kolejne 2 miesiące do całego roku, gdy będzie to miejsce używane. Z opłat, wątpię, żeby z opłat za wstęp to kąpielisko się zwróciło. Ludzie po prostu będą woleli jechać nad jezioro, szczególnie ci, którzy nie mieszkają w mieście, więc musiałbym się zastanowić, przeanalizować. W tak krótkiej chwili nie odpowiem na takie pytanie. Adam Chreszczyk, dziękujemy bardzo. Trzecia seria pytań przed nami, a tą serię rozpoczyna Grzegorz Maćkowiak. Panie Grzegorzu, jaki numer pytania? Przepraszam no właśnie, najmocniej. Mam wrażenie, że pan prezydent nie miał. Tak, żebym się upomnę się o swoje. Bo Janusz tak, Kubicki, oczywiście. Rzeczywiście, prawda? No nie widać mnie. Jaki numer? Ostatnie wolne poproszę pytanie, jeżeli można. Postaram się na nie odpowiedzieć. Nie wiem, jaki jest numer. Czy w Zielonej Górze powinno zostać wybudowane całoroczne lodowisko? Cóż, moi państwo, miasto musi się składać z wielu różnych rzeczy. Widzieliście państwo mini lodowisko przy
fokusie i co się na nim działo? Kilkanaście lat temu nikt z nas nie myślał ani o lodowisku, ani o Ochli. Myśleliśmy o miejscach pracy. Udało nam się, strefa funkcjonuje, strefa działa. Czas zacząć myśleć o tym, co będziemy robić po pracy. Stąd znalazły się w budżecie pieniądze na Zatonie, znalazły się pieniądze na Ochle, znajdą się pieniądze na lodowisko, bo nie wiem, czy państwo wiecie, rząd rozpisał program budowy lodowisk. My jesteśmy przygotowani i chcemy w nim wystartować, no bo grzechem byłoby nie skorzystać z takiej szansy. Naprawdę uważacie, że miejsca do rekreacji i wypoczynku są nam niepotrzebne? Ja przypomnę, co się działo w Zatoniu, jak zrobiliśmy iluminacje świąteczne. Nie 10 tysięcy, nie 20 tysięcy. Setki tysięcy osób z całego województwa przyjechały to zobaczyć. To pokazuje, jak ważne i potrzebne są nam tego typu inwestycje, jak lodowisko. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Dopełniliśmy formalności drugiej tury. Możemy więc rozpocząć trzecią. Grzegorz Maćkowiak. Czy widzi pan potrzebę budowania następnej strefy przemysłowej? Jeżeli tak, to gdzie? Oczywiście, że tak. Potrzebujemy stref przemysłowych, stref inwestycyjnych. To, co mówię, ambitny rozwój musi się opierać o branżę przyszłości i to takim inwestycjom powinny być te strefy dedykowane. Myślę, że przede wszystkim drogi szybkiego ruchu i obwodnica, która jedna powstała, druga jest w projektowaniu. Mam nadzieję, że zostanie dokończona, bo z tej rozmowy tutaj chciałbym, żebyście państwo też jedną rzecz zrozumieli. Nieważne, kto zostanie prezydentem Zielonej Góry, na końcu będzie ważne samo miasto. I nie może być tak, że jedna czy druga ekipa na końcu będzie się przepychać, że nie da pieniędzy na to albo zablokuje na to. Na końcu chodzi o mieszkańców i o Zieloną Górę. Dlatego mam nadzieję, że po tej debacie, po tych wyborach dalej będziemy mogli ze sobą rozmawiać, dalej będziemy mogli się wspierać w tych inwestycjach ważnych. I nieważne, kto rządzi, bo myślę, że najważniejsze jest miasto. I strefy inwestycyjne muszą powstać, bo potrzebujemy dużych podatków, żeby właśnie powstało lodowisko, o którym pan prezydent mówił, które powstanie za późno. Uważam, że mogło powstać wcześniej. I myślę, że mieszkańcy bardzo o to apelowali, bo wiem, że musieli jeździć do Głogowa czy do Słubic. Myślę, że to w ten sposób powinniśmy na to patrzeć. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Kolejne pytanie dla pana Janusza Kubickiego. Przepraszam, Jasińskiego. Panowie Janusze są obaj, stąd też pewnie moje fopa. Który numer pan sobie? 18. 18 już mieliśmy? To 19. Wzgórza Piastowskie. Należy zagospodarować do potrzeb rekreacyjnych, czy pozostawić jako użytek ekologiczny? Powiem tak. Jestem naprawdę zmęczony tymi wszystkimi fajerwerkami przed wyborami. Pan prezydent za chwilę, myślę, że to zrobi jeszcze małą bazylikę albo jeszcze zrobi. To będzie po prostu dalej to, co tylko słyszymy, co nie zmienia postawy i podstawy naszego problemu w Zielonej Górze. Nasz problem polega nie na tym, czy my lepiej, czy gorzej zagospodarujemy wzgórze jedne czy drugie. Ja akurat się wychowałem na Zawadzkiego, więc na pewno bym chciał, żeby tam coś było. Natomiast szczerze, tu najważniejsza jest kwestia, żebyśmy zaczęli rozmawiać, a my nie rozmawiamy od kilku lat. Czy nie widać, jak wyglądają rady miasta? To trzeba zmienić. To trzeba zmienić dlatego, żebyśmy słuchali mieszkańców. I ja powiem tak, ktoś, kto mówi to i zrobię, jest tak naprawdę pełny pychy, bo ja nie wiem, co zrobimy. Zrobimy to, co wy będziecie chcieli. Czas minął, dziękujemy. Pan Adam Chreszczyk, który numer pytania? 16. Już było. 15. Czy wszyscy radni powinni mieć kieszonkowe w takiej formie jak obecnie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? W programie mojego komitetu jest obniżenie kieszonkowego radnych do stanu sprzed ostatniej podwyżki, bo to powinna być funkcja społeczna, a nie po prostu okazja do dodatkowego zarobku dla grupy osób. Tylko pomijając już kieszonkowe, wiadomo, że jak to działa. Radni mają swoje stowarzyszenia, które są hojnie sponsorowane przez budżet miasta. No i to jest większy problem. Tak więc no, temu, jeżeli chodzi o pieniądze dla radnych, to należy też temu się przyjrzeć i to ukrócić ewentualnie, bo wiele z tych stowarzyszeń po prostu realizuje powtarzające się co roku pomysły, no, które do
walka z alkoholizmem, no przepraszam, no, to jest niemierzalne, czy coś takiego w ogóle działa. Tak więc dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie, pan prezydent Janusz Kubicki, który numer? Pierwsze wolne, poproszę. Pierwsze wolne to jest pytanie numer 2, pozwolę sobie odczytać. Które sołectwa wymagają natychmiastowej interwencji i jakiej? Czy jest miejsce w mieście, które nie wymaga interwencji? Jeżeli pojedziemy do Ochli, pojedziemy na Jędrzychów, pojedziemy do Chynowa, w każdym miejscu jest coś do zrobienia. A z czego to wynika? Z bardzo dynamicznego rozwoju naszego miasta w ostatnich latach. Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które potrafi przyciągać. Ludzie chcą mieszkać w Zielonej Górze. Czemu? Bo jesteśmy miastem dobrym, przyjaznym do życia. Udało nam się stworzyć strefę. Udało się nam stworzyć dzięki różnego rodzaju zachętom wiele firm z branży wysoko przetworzonych technologii. Ekoenergetyka jest tego przykładem. Moi Państwo, uważam, że Zielona Góra jest tym miastem, w którym wszyscy chcą mieszkać. I musimy robić wszystko, aby dalej pójść do przodu, aby dynamicznie się rozwijać, aby tworzyć warunki do tego, żeby nasze miasto było jeszcze piękniejsze. Jest w każdym miejscu coś do zrobienia. I to zrobimy. Dziękujemy serdecznie. I naszą trzecią rundę kończy Marcin Pabierowski. Który numer pytania? 20. Co zrobić z amfiteatrem w Zielonej Górze? Dziękuję za to pytanie. Kolejne pytanie, które wpisuje się w program Koalicji Obywatelskiej, mój program dla miasta Zielona Góra. Przede wszystkim zrewitalizować. Należy amfiteatr przywrócić mieszkańcom. Należy przywrócić miastu Zielona Góra potencjał amfiteatralny, ludyczny, festiwalowy. To, co dzisiaj zostało z amfiteatru, to jest zasługa obecnych władz. Amfiteatr należy zadaszyć, aby był dostępny przez większą okres roku, czyli przez 6-7 miesięcy. Należy poprawić infrastrukturę, ławki, otoczenie amfiteatru. Amfiteatr jest kluczem dla miasta, jest historią miasta, jest poza tym dużym wsparciem, jeśli chodzi o wzgórza piastowskie. Na amfiteatrze można prowadzić kino letnie, może grać filharmonicy zielonogórscy. Amfiteatr powinien służyć mieszkańcom Zielonej Góry. Walczy o ten amfiteatr od wielu lat. Mieszkańcy składali protesty, nie były one wysłuchane przez władze miasta. Amfiteatr był wpisany w program rewitalizacji, nie został zrealizowany i przywrócony mieszkańcom. Priorytetem dla mnie jako prezydenta miasta Zielona Góra będzie przywrócenie amfiteatru mieszkańcom. Dziękujemy bardzo. Pan Marcin Pabierowski. Zakończyliśmy naszą rundę pytań. Czas na podsumowania i konkluzje. Każdy z uczestników ma dokładnie minutę. A jako pierwszy głos zabierze pan Janusz Jasiński. Podsumowując tę debatę i może ten wyścig do prezydentury, myślę, że wszyscy mówimy dokładnie to samo. Chcemy Zielonej Góry, chcemy pięknej, chcemy pełnej, zadowolonych, szczęśliwych ludzi. Tylko że metody, do których chcemy dojść, są różne. Ja mam pytanie retoryczne, tak? Bo czy da się zmienić cokolwiek w funkcjonowaniu obecnego układu w Zielonej Górze? Zadajmy sobie pytanie, czy chcemy dalej kontynuować to, co jest, czy chcemy rozmowy, dialogu i chcemy, żebyśmy razem wynegocjowali, wydyskutowali to, co jest dla mieszkańców najważniejsze. Ja nie jestem taki próżny, żebym wiedział, co kto z was potrzebuje. Myślę, że to dopiero możemy ocenić, jeżeli zatrudnimy fachowców, którzy nam powiedzą, co jest możliwe, a wy odpowiecie na to, co wy chcecie. Dzisiaj miasto Zielona Góra przede wszystkim potrzebuje dialogu. I to nieprawda jest, że to prezydent Kubicki jest odpowiedzialny za sukces 18 lat. To jesteśmy my jako zielonogórzanie, my przedsiębiorcy, my lekarze, my mieszkańcy. Dziękujemy, pan Janusz Jasiński. Minutę na podsumowanie, pan Adam Chreszczyk. Moim zdaniem wciąż mamy fajne, kameralne miasto, w którym jest w miarę spokojnie. Można je przejechać samochodem poza godzinami szczytu w kilka minut, w godzinach szczytu no, w kilkanaście. I moim zdaniem dalsze należy się przyjrzeć planom rozwojowym, bo to, co było tutaj poruszane, na przykład inwestowanie w tak zwane nowoczesne technologie,
Ja się zajmuję energetyką zawodowo. Dla mnie jest to bańka elektromobilności, do której się wszyscy dokładamy. Więc budowanie kolejnych stref, które dadzą zarobek grupie technokratów, którzy generalnie żyją tylko dzięki dotacjom unijnym, to nie jest dobre rozwiązanie. I tak jak mówiłem na początku, powinniśmy się skupić na realnych potrzebach, na spokoju, na obniżeniu podatków dla mieszkańców, a rozwój zostawmy rynkowi. Dziękuję. Pan Adam Chreszczyk, bardzo dziękujemy. Teraz głos oddajemy Januszowi Kubickiemu. Szanowni Państwo, zanim dokonam podsumowania, chciałbym podziękować wszystkim moim kontrkandydatom za dzisiejszą dyskusję. Ciężko się nie zgodzić z tym wszystkim, co było tutaj powiedziane. Bo kto z nas by nie chciał, żeby już jutro było lodowisko, już jutro były domy kultury dla seniorów, już jutro powstały nowe drogi? Każdy z nas tego by chciał. Moi Państwo, jak sądzicie, czy bycie prezydentem to jest cel w życiu? Nie. Moim celem w życiu jest rozwijanie Zielonej Góry, a bycie prezydentem jest tylko mechanizmem do tego, żeby tworzyć to miasto. Zarzucają mi wszyscy, że rozmawiam z PiS-em, rozmawiam z Platformą, rozmawiam z PSL-em. Moja mama w życiu mówiła mi jedną rzecz. Nie dziel ludzi, czy są z lewej, czy z prawej strony. Dziel ludzi na mądrych i głupich. I taką zasadę staram się zawsze w życiu stosować. Obiecuję wam jedno. Będę skutecznie walczył o Zieloną Górę, bo to jest możliwe. To jest piękne miasto i wspólnie razem możemy dokonać jeszcze więcej. Dziękuję. Janusz Kubicki, bardzo dziękujemy. O podsumowanie poproszę kolejnego kandydata, pan Marcin Pabierowski. Czas na zmiany, szanowni państwo. Słyszę to, 18 lat rządów obecnego prezydenta to za długo. Słyszę to, jak mówicie o dziurawych drogach, słabej komunikacji, zadłużeniu, nepotyzmie. Zmienię to, bo wierzę, że Zielona Góra może być miastem najlepszym. Najlepszym do życia, najlepszym do inwestowania, zdrowym miastem. Ale aby tego dokonać, potrzebna jest determinacja, potrzebne jest zaangażowanie, potrzebne jest wysłuchanie. Miasto musi być wysłuchane, ludzie muszą być wysłuchani. Wizja rozwoju naszej kochanej Zielonej Góry nie może być wizją jednego człowieka. Musi być naszą wspólną wizją, wydyskutowaną w kompromisie i w dialogu. Dlatego stawiam na wysłuchanie, dlatego stawiam na dialog, dlatego stawiam na zrozumienie. Szanowni Państwo, kandyduję na prezydenta miasta Zielona Góra z uwagi na to, że chcę zmienić naszą Zieloną Górę dla was. Chcę, żeby była miastem przyjaznym dla inwestorów, miastem zielonym, miastem z dobrą opieką senioralną. Szanowni Państwo, Zielona Góra na 100%. Dziękujemy bardzo i swoje 60 sekund podsumowania ma w tej chwili Grzegorz Maćkowiak. Dziękuję Państwu za tę debatę, za tę rozmowę, bo myślę, że w tej debacie i rozmowie też zobaczyliśmy, w jaki sposób widzimy Zieloną Górę i jej przyszłość, bo to o przyszłości powinniśmy dzisiaj rozmawiać. Te wszystkie wycieczki, które tutaj były prowadzone niepotrzebnie. Rozmawiajmy tylko i wyłącznie o przyszłości, bo to ona decyduje o tym, w jakim mieście będą się uczyć nasze dzieci, w jakim mieście będą rozwijać się zielonogórzanie w pracy, w karierach zawodowych. Ambitny rozwój, to o czym mówię w tej kampanii wyborczej, będzie trudny, ale da nam szansę doszusować do większych miast od nas i dzięki temu stworzymy lepsze warunki życia w Zielonej Górze. Z tego pozyskamy większe podatki i sfinansujemy żłobki, przedszkola, lepszą infrastrukturę społeczną, parkingi, drogi. Myślę, że o drogach mało mówiliśmy, ale dzisiaj w dzielnicy Nowe Miasto tych dróg brakuje i myślę, że mieszkańcy mają słuszne pretensje, że trochę ich pominięto. To trzeba zmienić, ale może zmienić to tylko nowy człowiek i myślę, że jako taki się Państwu prezentuje. I dziękuję za to, że mam taką szansę. Grzegorz Maćkowiak, dziękujemy za podsumowanie. Nasza debata dobiega końca. Spotkanie to nie odbyłoby się, gdyby nie życzliwość Teatru Lubuskiego, gdzie mieliśmy się przyjemność spotkać. A naszych widzów i słuchaczy zapraszamy już jutro, w samo południe, do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie także zaprezentują się kandydaci na prezydenta tego miasta. Debatę poprowadzą nasi redakcyjni koledzy Marcin Sasim i Elżbieta Kobelak. W imieniu słuchaczy Radia Zachód, publiczności obecnej tutaj na sali, chciałbym podziękować wszystkim kandydatom, którzy dzisiaj pojawili się w Teatrze Lubuskim. Po kolei pan Adam Chreszczyk, pan dziękuję. Janusz Jasiński, pan Grzegorz Maćkowiak, pan Marcin Pawierowski, pan Janusz Kubicki. Ja myślę, dziękuję, że podziękujemy prowadzącym blarałami. Dziękujemy pięknie. Dzisiejszy program
Dzisiejszy program współtworzył zespół Radia Zachód, a także Newsa Lubuskiego i temu zespołowi także chcielibyśmy podziękować. Katarzyna Majer-Bzowa. Patryk Sus. Artur Sepski. Łukasz Sepski. Marcin Kosiński. Paweł Słoniowski. Paweł Kotarba. Bartłomiej Walkowski. Krzysztof Filmanowicz. Rafał Dolny. Kamil Chybki. Łukasz Zalewski. Tomasz Ostrowski. A debatę prowadzili Sławomir Kordyjalik. Karolina Kamińska. Bardzo dziękujemy.